Zobacz, jaką broń przekażą Amerykanie ukraińskiej pomoc za ponad 3 miliardy dolarów amerykańskich. W sumie Stany Zjednoczone przeznaczyły Ukrainie ponad 24,9 miliardów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa od początku administracji Bidena. Od 2014 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły ponad 27 miliardów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy i ponad 24,2 miliarda dolarów od rozpoczęcia niesprowokowanej i brutalnej inwazji Rosji 24 lutego, podał Departament Obrony. A taki sprzęt przekaże USA Armii Ukraińskiej. 50 bojowych wozów piechoty M2A2 Bradley z 500 pociskami przeciwpancernymi TOW i 250 tysięcy sztuk amunicji do 25 mm. 100 transporterów opancerzonych M113. 55 pojazdów opancerzonych o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzk, MRAP. 138 wielozadaniowych samochodów terenowych o wysokiej mobilności, HMMWV. 18 samobieżnych haubic 155 mm i 18 wozów amunicyjnych. 70 tysięcy pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. 500 precyzyjnych pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. 1,2155 mm zdalnie kierowanych minuty przeciwpancernych, RAM. 36 holowanych haubic 105 mm i 95 tysięcy pocisków artyleryjskich do nich. 10 tysięcy pocisków moździerzowych kalibru 120 mm. Dodatkowa amunicja do systemów wyrzutni rakiet HIMARS. Rakiety klasy woda-powietrze RIM-7. 4000 rakiet przeciwlotniczych z Unii. Około 2000 rakiet przeciwpancernych. Karabiny snajperskie, karabiny maszynowe i amunicja do granatników i broni strzeleckiej. Miny przeciwpiechotne Claymore. Noktowizor i optyka. Części zamienne i inny sprzęt terenowy. W komunikacie nie podano, co kryje się pod określeniem dodatkowa amunicja do systemów wyrzutni rakiet HIMARS. Ukraińcy wciąż apelują o dostawy pocisków o zwiększonym zasięgu, którymi można razić cele odległe o 300 km. Spekuluje się, że dostawa M2A2 Bradley może oznaczać, że USA byłby gotowe przekazać Ukrainie czołgi Abrams. W armii amerykańskiej te bojowe wozy piechoty stanowią dla tych czołgów wsparcie i zabezpieczenie. Na liście, jak widać, znalazły się miny przeciwpiechotne. Traktat ottawski z 1997 roku zakazuje użycia, składowania, produkcji i przekazywania minuty przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. USA, Rosja i Chiny nie ratyfikowały tej konwencji. Ukraina ratyfikowała traktat w 2005 roku.